nervous look on your face when you're starting to think that you're talking too much. I like how we just met, and I'm not even slightly afraid to be opening up. I like the way you smile. Get me yes. This is my good come. O, żałujcie, że nie, że ekran nie przynosi zapachów. Tym razem żałujcie. Tym razem żałujcie, tak. Mega pachnie. Ogromna. Raz jeszcze kapustka. Zaśniłaś. Wiecie jak to jest? Z golonką jest tak, że większość tej golonki to jest kość, która jest w środku, tylko ona na taką ogromniastą wygląda. A moja wygląda na turbo ogromniastą, bo jeszcze jest skórka. Ale ja ją moja lubię. Moja jest bez skóry i ona moja wygląda dużo mniejsza. Znaczy Krzysia, moja. Ale moja wygląda ładniej. Będziemy jeść, będziemy jeść. W życiu to się nie zmieści we mnie. Podzielimy to po prostu na dwa razy. Na dwa razy podzielimy. Jedyne jedzenie, które po prostu się zje, idziemy spać, nie? Bo jesteśmy tak najedzeni, ale nie da się przestać jeść. I najlepszy serial, jaki oglądamy w telewizji, to Miki. Ale jest dzisiaj na tyle grzeczny, że może zdążymy spokojnie zjeść obiad. Sami spokojnie, nie? Wiecie, tak na luzie. Jakie kochanie? O, ja też tę kapustkę. I mamy winko od... Wiecie kogo? Babci. Rozali. Zgryzłem się. Pycha. My wam życzymy smacznego. Mam nadzieję, że wasz obiad jest równie pyszny jak nasz. A przynajmniej mój. Dobra, kończymy, bo nie ma czasu. Nie ma czasu, trzeba jeść. Tak. I zdrówko. Zdrówko. Sami? Mamy taki moment, kiedy... Pierwszy raz, odkąd jak się Mikołaj urodził. Tak, że mamy zrobione wszystko. Tak. Mikołaj śpi. Tak. A my możemy razem... Nie wiem, co będziemy robić. Nie wiem, ale odpoczywaj szybko. No, to jest cudowny moment. Oj tak. Jakoś mam wrażenie, że o czymś zapomniałam. Nie. No, na pewno coś mieliśmy zrobić i zdupcyliśmy. Na 100%, znaczy mam, chcę wynieść zimowe, letnie rzeczy na górę. Ale po prostu stwierdziliśmy, że zrobimy to potem. Teraz sobie odpoczniemy, jak Mikołaj wstanie, to ja je zapakuję. Potem Krzyś mnie zmieni. I on to wyniesie, a ja przejmę Mikołaja. Ale na razie cieszmy się błogą ciszą, spokojem i aż musiałam zacząć tego vloga i wam o tym powiedzieć. Oj, oj. Ja nie wiem, jak my spędzimy ten czas. Nie, zaraz nie wiem, także na razie. Nadal śpi. Jej. Jeszcze śpi w sypialni, bo tam mamy kamerę i sobie go widzimy. Tak więc nie śpi przy nas, tylko jesteśmy sami, w ogóle sami na dole. Tak. Jezus. To jest niemożliwe. Niemożliwe. Pierwszy raz, nie myślałam, że... Doczekam. W ogóle zapomniałam o tym, jak to jest mieć chwilę czasu taką właśnie... Bo myśmy tak lubili sobie spędzać soboty, no tak. Popołudnia w sobotę. Odpocząć. Bo rano to była robota, ale po południu... I właśnie jest ten moment taki... Tak. Słyszałaś to, co ja... Jezus, popłaczę się. Ja też. Ja się boję zaraz popłaczę. Boję się patrzeć na kamerę. Ja nie wiem, czy patrzę w kamerę. Ja już się nawet zaczerwieniło chyba. O nie. No popłacz. No. I? Śpi. No, także... takim... Kocham mieć dziecko. I równie dobrze kocham przerwę. No, fajnie tak czasami. Cudnie.
Ale było przerażenie Jezus, przez chwilę. No. Ja normalnie z bladą, a potem z czerwienią. Bo już myślałem, że koniec naszej siesty. Tak, ja też. Idę zrobić kawkę. Tak, zrób kawkę. Wezmę tam coś słodkiego. O, dobrze. Miałam robić ciasto, stwierdziłam, że fajnie było zjeść w sobie biszkopta, takie ciacho. No, byłoby miło, ale nie rób. Ale nie chce mi się. Nie rób. Nie. Olej to. Też, bo to znowu syf w kuchni, potem sprzątanie. Dwa razy to sprzątanie. Nie, to się nie opłaca. Tak jest. Zróbmy dobrze. Tak jest. Tak jest dobrze. Batonik też będzie spoko. Ale no. Jest miło. Dajcie znać, czy wy też tak nie wiecie, jak odpocząć, jak się ułożyć, żeby wykorzystać 100% to nie wiem, kilka minut wolnego. No nie? A jakby to tak do godziny się przyciągnie? Jej, aż jestem podniecona na samą myśl. No. O, to byłoby cudowne. No. No, także zobaczymy. Tak, idę robić kawę i patrzcie, jaką mam bluzę. A najlepsze jest tył tej bluzy, Krzyś, pokaż. No, cudownie. To co? My odpoczywamy i widzimy się trochę później. Jak znowu dorobi się tu szum, rozgardiasz i Armagedon. Dokładnie. Widzimy sami. To zrozumie tylko rodzic. Nie zrozumie tego ktoś, bo myśmy też tego nie rozumieli. Nie, nie zrozumie tego ktoś, kto nie ma dzieci. Nie, bo myśmy też nie rozumieliśmy, jak ktoś, przecież chcieliście mieć dzieci, a teraz narzekacie coś tam, no nie? Ale to totalnie nie o to chodzi, że ktoś, wiecie, chciał nie, mieć dzieci. Nie, bo to chodzi dzieci. O taką godzinę takiego... Tak. Takiego... Restartu psychicznego, tak. Że nie jesteś odpowiedzialny cały czas i nie musisz być w pełnej gotowości, bez przerwy, no nie? I ja teraz to rozumiem, że tak napawasz się tą chwilą, pomimo tego, że kochasz swoje dziecko i nie wyobrażasz sobie, gdyby go teraz nie było. Tak. Cudownie. I to nie jest tak, że jestem jakoś turbo zmęczona. Nie. To chodzi o to, że po prostu jestem zrelaksowana w końcu, psychicznie. Tak. Powiem, że on śpi. Tylko będę zerkała za jakiś czas, czy dobrze śpi. Tak, czy nie śpi twarzą w poduszkę. No tak, czy się nie zakrztusił. No i mnóstwo innych rzeczy, ale to i tak jest namiastka takiego spokoju, który mieliśmy przed dzieckiem. Znaczy takiego relaksu. Tak. Pierwszy raz od dwóch miesięcy. I możemy się przytulić. Jezus, no. Nie ma go tu. Nie ma. A najlepsze, że Mikołaj od tygodnia urządza koncerty nam takie. Tak, płaczliwe. O nic. A to tydzień już trwa? No. Ja myślę, że z 3 dni. Nie, co ty tydzień już jest? Tydzień. Drugi leci. Nie, wyparłem to. Wyparcie, to już jest czas na wyparcie. Dobrze. To idź zrobić tą kawkę. Idę. Ja tutaj popilnuję rogówki. Super. Żeby nigdzie nie poszła. Absolutnie. I żeby nikt nam nie zajął? Tak, żeby nikt nam nie zajął miejsca. O Jezus, musieliśmy to nagrać. Ale mam chill. Jeszcze żeśmy dobrze zjedli. I zjedliśmy sami. Bo tak zazwyczaj Krzyś nosi, ja jem, potem ja noszę, on je. Tak. Albo jemy co chwila na zmianę wstając jak surikatki, czy młody leży i wszystko jest dobrze. No, chyba najbardziej lubię, jak jemy mimo wszystko osobno, bo wtedy jesteśmy w stanie zjeść tak pomału. No, w miarę. A jak jemy we dwójkę, to jest... Mam wrażenie, że się wrzodów za chwilę nabawimy. Tak. No. Jednak to jest, że jak stajesz się rodzicem, to mimo wszystko nie chcesz być nadopiekuńczy, bo to nie o to chodzi, ale cały czas musisz myśleć o tym dziecku. I Mikołaj, jak będziesz niegrzeczny, to cię przywiążę do krzesła i będziesz oglądał ten film. Normalnie zapętlony. To są najgorsze tortury. Widziałam w pełnym filmie. No. Mamusia, bardzo cię kocham. To trzeba było jakoś tak przykleić powieki jeszcze. No. Jak będzie przywiązane, to sobie już nie zatka. Nie wiem, czy to jest do publikacji. Znowu to zrozumie tylko i wyłącznie rodzic. Taki normalny. To damy tutaj informację, że tylko dla... Normalnych rodziców? Część dla rodziców, jak nie... Dla normalnych rodziców, jak nie jesteś normalnym rodzicem, bądź nie masz dzieci, to przewiń. To przewiń sobie do tego momentu. Tak. I będzie super. O, dobry pomysł. Biorę was, idziemy kawę robić, pokażę jeszcze.
Ale co dalej nie? Dalej jest, też nie wierzę, że jest cicho. O nie, dalej. O nie, o nie. O nie, o nie. Ruszam się. O nie, on o się nie. Rusza. O nie, podniósł głowę. Obrócił głowę. Smokuj już. Położył twarzą. Idź na górę, ja zrobię sobie. Nie, dobra, już jest bokiem. Mhm. Po prostu się zasłonę. Chillujemy se, chillujemy se. Słyszycie to? Słyszycie? Nic nie słychać. No. Cisza. Dobrze budzi. Nie budzi. Takie porządne. Nie możemy przed kamerą taką porządną budzie zadać. Czy dwie? Tekle! Okej. Który raz mówię, że idę kawę robić? Nie wiem, ona już pewnie wystygła. Ale ona się jeszcze nie zdobiła. Właśnie. Jakie miałem zalać ognisko, żeś mi nalała ciepłej wody? Ale woda to woda. Nieważne, czy jest ciepła, czy zimna. Ty głupku. Ja jestem durny. No ciepłą wodę. Robiliśmy dzisiaj ognisko i później chciałem go zalać. To Martusia nalała mi gorącej wody do butelki. No ale co ma do rzeczy, czy ona jest gorąca, ma być mokra. Jakbym ci suchej wody do butelki nalała, to co innego. Chociaż jakbym ci piasku nasypała, też by fajnie się zagasiło. O, też by było fajnie. No. Nawet lepiej niż z wodą. Ciepłą.